No i dobrze, teraz czas na modernizację, ujęcie drugie, bo tak zamieszałem, że sam już nie wiedziałem, o co kaman. Czyli tak, tu mamy główny plus, to są dwa przewody 4 kwadrat. Jeden jest tylko mostek między jednym akumulatorem a drugim, pierwszej generacji. Czyli mamy tutaj mostek plusowy. Plusowy mostek. Minusowy mostek i później idziemy dwoma przewodami na dół do drugiego akumulatora. To są niestety mostki też pierwszej generacji, które będą wymienione. No i tutaj mamy też mostek pierwszej generacji z plusa do plusa i z minusa do minusa. I tutaj mamy wyjście. Czyli tak jak już kiedyś to rysowałem w takim jednym odcinku, jak najdłuższa droga jest stąd, tu. Czyli tu jest główny plus, tu jest główny minus. Że ten prąd musi przejść stąd, tu, 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 przez tą baterię i dopiero tu. Przez to teoretycznie te napięcia na tych bateriach powinny być takie same. To sobie zaraz zmierzymy i będziemy lecieć z tematem dalej, ale sobie najpierw to zmierzymy. No i dobrze, taki mam wynalazkowy malutki mierniczek, ja go bardzo lubię używać, jak są małe właśnie takie rzeczy do, jak to się mówi, obsługi szaf elektrycznych, jak znalazł, bo jest bardzo duży wyświetlacz, jak się go zamknie, to jest, jak to się mówi, troszeczkę idiotoodporny. Idzie go wcisnąć między korytka kablowe i jak spadnie, to się nie roztupczy, jak to się mówi. Wiadomo, nie jestem sponsorowany, choć kasa by się przydała. Jak zawsze. No ale człowiek się uczy cały czas. Ok, zobaczmy, jakie mamy aktualnie napięcia. 12,92. I na drugim, muszę się tutaj przełożyć, 12,92,1. Dobra, to tu mamy 2, 3, no. Powiedzmy w kwestii błędu pomiarowego, spróbuję, jak to się mówi, z jednego ujęcia to złapać, ale nie wiem, czy mi się uda. No nie uda. No i dobra, drugie ujęcie, mierzę sobie górę, chwilka minęła, ale jak to się mówi, musiałem się jakoś ustawić, nie wiem, czy będzie dobrze widać, 12,86, czyli między górą a dołem jest już jakaś różnica i tutaj 12,86. Jeszcze raz szybko zmierzę dół. 12,92. Czy już jest różnica między tym bankiem a tym dolnym? Czyli tutaj mamy mniej, na górze, na dole mamy więcej, bo na dole jest minus, a prąd idzie od minusa do plusa. Dobra. No i robimy dalej. Czyli tak, przygotowałem sobie taśmę klejącą. I sobie po prostu te dwa przewody połączę. Niestety robimy to na żywca, jak to się mówi. Czyli teoretycznie jak gdzieś do czegoś zewrę kable, no to będzie grubo. Dlatego się tutaj będę posiłkować szkotem, żeby ograniczyć możliwe ruchy kabli. Troszkę szkota i nie ma tyle problemów. Sobie rozłączymy. Jest to w nocy, dlatego już nie będą takie prądy. I te konektorki też będę musiał wymienić. Nie ma iskrzenia, więc prawdopodobnie jest git. Są w miarę czyste. Nie wiem, czy będzie widać. Mam nadzieję, że widać wszystko. Się zoom nie stracił.
Okej. Okay. Zabezpieczyliśmy sobie tak, żeby było w miarę okej. Okay. Robimy sobie taką pętelkę przez inny kabelek. Sobie wisi. Ja sobie tylko zobaczę, czy wszystko widać. Chyba widać. Okej. Okay. Przepraszam, że takie dziwne ujęcia, ale jak to się mówi, jak się robi na żywca, to tak nie jestem pewny wszystkiego, jak oglądam swoje stare filmiki. O, szczela. Jak sobie oglądam moje stare filmiki, co robiłem, no to takie to już tak... Wydawało mi się, że jest profesjonalnie, ale nie jest. Okej. Okay. W sumie ten odsiarczacz wywalimy. Z racji, że w sumie dobrze mówił kolega Rafał, że takie odsiarczanie nic nie daje. Ma rację prawdopodobnie i to bardzo. Czyli tak, damy sobie już wstępnie tutaj ten plus. Na razie w palcach do tego plusa nowym mostkiem. To sobie wszystko wyczyściłem. To znaczy wyczyściłem. Co mam na myśli mówiąc? Wyczyściłem. Wyczyściłem, to znaczy miałem tutaj szczotkę stalową i po prostu szczotką stalową potraktowałem konektorki i powinno być, jak to się mówi, w miarę ok, bo się fajnie świecą. One są cynowane i na cynowanych elementach fajnie widać patynę, jak patyna rośnie, jak oksyduje, robi się to takie niewyraźne, takie nieświecące, mówiąc tak wprost. Jest to takie nieświecące i wtedy wiemy, że mamy patynę. No, a ten układzik długo żył na tym, na razie zostanie zdemontowany. Zobaczymy kiedyś, czy to coś w ogóle dawało. I teraz tak, tu mamy jeden mostek wrzucony, drugi mam na dole. Teraz muszę to rozkręcić, tylko że to sobie muszę też jakoś tutaj podczepić. No, trzeba pamiętać na tym, że to mamy... Bezpieczniki nie są zrzucone, o, mówiąc tak wprost. Bezpieczników nie zrzucałem, bo nie wiem, które to są. Bez bicia się przyznam. Już nie wiem, które to są. Ostatnio tyle modernizacji robiłem, że naprawdę ciężko mi się połapać, gdzie, co, z czym było robione. Dlatego postanowiłem to wszystko też zmodernizować. W sensie kojarzycie na pewno, a jak nie kojarzycie, to zrobię odsył do filmu o akumulatorowni, gdzie jest pokazane, jak mam przez ścianę przepuszczone przewody, bo chcę sobie tam wrzucić nowe dwa mostki, nazwijmy to mostki. Dwa nowe mostki i te mostki będą poprowadzone kable do tych mostków bezpośrednio z tych akumulatorów, czyli te kable nie będą szedły tak jak teraz tym takim rozpierdzielem jaki jest, czyli będą już poukładane, grubsze kable, konkretniejsze. Będzie jedna płyta plusowa, minusowa i będzie już w końcu to reprezentowało jakiś poziom. Bo jak to się mówi, człowiek się uczy całe życie, niestety na swoich błędach zazwyczaj. A niewiedza nie usprawiedliwia tego, że jest tutaj parę błędów. No i te błędy będę musiał teraz, jak to się mówi, swoją siłą roboczą i kasą wyciągnąć, poprawić.
No i dlatego będę musiał to wszystko na nowo robić, tak by, jak to się mówi, zwiększyć bezpieczeństwo, bo miałem takie rozmowy, które naprowadzały na to, że to tutaj nie jest do końca tak, jak powinno być. I się zgadzam bez bicia, że na obecną chwilę uważam również, że to nie jest do końca bezpieczne, co ja tu mam porobione. Dlatego będzie to wszystko modernizowane. Będzie to w jakimś lepszym standardzie zrobione, bo chwilowo jest troszeczkę słabo. Tak to delikatnie ujmując, jest to troszeczkę słabo wykonane, ale będziemy się starali to wszystko powyciągać, te wszystkie niedoróbki. Wszystko, co jest nie do końca dobrze zrobione. Okej, okay, czyli tak, to już sobie wymieniłem. Minusowy mostek, plusowy mostek, mogłem użyć inny kolor, ale chcę, żebym wiedział, co jest 6 tu. Choć w sumie chyba mam w innym kolorze. Chyba. Nie, wszystkie mam w jednym kolorze, więc przykro mi, wszystkie będą w tym kolorze. No i tak, tu mamy zaś minus, tu mamy plus. I to idzie na dół, to będzie z minusowego terminalu do plusowego szło. A i widzicie, panowie i panie, już błąd, bo jeszcze muszę wsadzić to. A żeby to wsadzić, ja muszę to wpiąć do głównego plusa. Red 24 plus, white center, czyli center jest tutaj i black minus. Tylko że ja mam mały problem, to jest krótkie i to będę miał prawdopodobnie bardzo mocno naciągnięte i to i tak nie wystarczy, a tego nie przemyślałem, powiem szczerze i bez bicia. I będę musiał zastosować taki mosteczek, który będę musiał chyba użyć na jednym i drugim, żeby było tak samo, taki sam spadek napięcia. Ale trudno, jak to się mówi, teraz dopiero na to wpadłem. No tak to jest. Mniej więcej miałem zaplanowane, jak to będzie wyglądało, ale z tym mniej więcej to jest z tymi palcami, gdzie wchodzą w otwory ludzkiego ciała i to też jest z tym tak mniej więcej. I na takiej samej zasadzie to działa. Więc przykro mi, dałem ciała. Nie pomyślałem o wszystkim. I teraz będę musiał przerwać i poszukać śrubki, żeby to wszystko spętać. No i dobrze, udało mi się zrobić takie połączenia, czyli ze starych akumulatorów, co zdechły, te co są tam po drugiej stronie, nierdzewna śruba sześciokątna A2, podkładka sprężynująca nierdzewna, podkładka nierdzewna płaska i nakrętka sześciokątna mosiężna. Ja mam takie przedłużki, nazwijmy to. Nie jestem z tego dumny, no ale niestety trzeba sobie radzić z niedogodnościami i z nieprzemyślanymi rzeczami, bo naprawdę tego nie przemyślałem, przyznam się bez bicia, ale myślę, że powinno to działać w miarę bez zarzutów, bo to jest 4 kwadrat. Połączenie też jest, jak to się mówi, konkretnie dokręcone. Jest podkładka sprężynująca i powinno być wszystko dobrze. Z naciskiem na powinno. Na pewno będę musiał to kontrolować później,
termowizją, żeby czasem mi gdzieś coś tutaj się nie podziało niepożądanego. Tutaj maksymalny prąd wyważania to jest niby tylko i aż 5 amper, ale myślę, że aż tyle nie będzie tutaj ciekło, no, płynąć, więc powinno być git. 5 amper przez 4 kwadrat, jak tutaj jest chyba 1,5 kwadrat albo coś ten deseń, to powinno być git. No i teraz wracamy do głównego punktu, czyli red, czyli nasz teraz red. Na szczęście udało mi się dopasować też kolorami i to sobie chyba zaraz gdzieś trytką szczelę, bo będzie mi to przeszkadzało, a chciałbym, żeby to było widoczne w miarę, ale nie mam tutaj trytek. Dobra, szkod jak zawsze. I sobie walniemy to szkotem do rączki. Choć w sumie już nie dźwignę, bo to mam obrócone tak dziwnie. Ale sobie złapię za kabelki i dam sobie pod rączką, o ile mi się uda. Tak, i taśma do taśmy, i to się fajnie trzyma. Też zależy mi na tym, żeby to, jak to się mówi, oddychało. To nie leży bezpośrednio, to będzie oddychać, bo będzie lekko odstawione. Czyli tak, to idzie tutaj jako plus. To sobie damy tutaj. Ok. Czyli mamy te połączenie. Nie wiem, czy to później sobie jakoś inaczej nie ułożę. Na przykład tak. Fajnie to wygląda. I teraz tak, white center of two batteries. Ok, white center. I raz się pośpieszyłem, bo jestem za blisko tego, za daleko tego. Czyli to będzie jakoś tak finalnie jakoś. Uj, co tutaj jest? O, wszystko co się nazbierało przez lata, jak to się mówi. Troszeczkę te pomieszczenie przeszło. Okay. I świeci. Czyli świeci B, czyli tu mamy więcej niż z drugiej strony. No i to jest prawda, bo mamy tutaj więcej. I teraz tak, zaczyna się robić grubo z racji, że mamy dużo przyłączy na jednej baterii, ale jest git, damy radę. I świecą obydwa. Czemu? Straciło połączenie, albo już coś uwędziłem. Spróbuję jeszcze raz podłączyć, może po prostu zły styk. Niech czasem mają takie sterowniki, taki odchył, że jak przemiga się mu, to mu później nie służy to. Nie wiem. Na razie podłączymy i zobaczymy, co się będzie działo, bo drugi niczego przewód nie dotykał jeszcze, więc nic nie powinno być. A będę dociągał wszystko na sam koniec. Dziwne, że świecą obydwa. A, to obydwa to chyba było, że za niskie napięcie, albo coś takiego było. Dobrze, czyli ten będzie na głównym minusie, czyli tam. Nie wiem, czy widać, sobie tylko sprawdzę. Nie. Czyli nie będzie widać, muszę się przestawić, zaraz do was wracam.
No i dobrze, przystawiłem się z wszystkim. W międzyczasie sobie sprawdziłem, co to znaczy, że to świeci. Nie będzie widać teraz. Na equalizerze świecą dwie diody, to znaczy, że napięcie jest niskie na całości obwodu. No racja, jak nie jest podłączone całe. Dobra, lećmy dalej, bo więcej gadam niż robię, ale to niestety tak wygląda. Wykorzystajmy sobie starą taśmę. Tu sobie to przywalę. Te dwa przewody od góry już są luźne, więc jak je tutaj rozłączę, powinno być dobrze, w sensie, że już tam nie zrobię żadnej zwory. One są od góry zaślepione, więc jest ok. I teraz tak, to miałem od góry. Jest to ten mostek między plusem a minusem, czyli tutaj w tym punkcie robimy 24 V. Sobie jeszcze raz to sprawdzę. Szczota, nierdzewna i jeszcze raz jechane, żeby ewentualnie jakiś klej usunąć. Dobra, sobie położymy tak, bo najlepiej narzędzia, żeby były takie, żeby były za krótkie, żeby nie zrobić zwory. Na przykład ja mam ten klucz, jest profesjonalnie, bardzo profesjonalnie domowym sposobem zabezpieczony. Jest taki krótki, że nie zrobię zwory między ogniwami. Dlatego wszystko jest porozsuwane tak, żeby jak to się mówi fajnie, zwiększyć idiotoodporność, tym bardziej moją, jak ja to robię pod napięciem, że to jest wszystko żywe. I teraz tak, w tym miejscu muszę jeszcze dać to, czyli pod spód sobie jeszcze damy to. Tylko ja sobie chwilowo użyję zaś kawałek szkota, sobie zaślepię to. Tak to jest, jak się robi na żywca, to trzeba troszeczkę bardziej naokoło, bo jest dużo rzeczy, na które trzeba patrzeć. Niestety. To jest tak jak w utrzymaniu ruchu, w którym pracuję. Trzeba robić na maszynie tak, by ją nie zatrzymać, a produkcja szła. Czyli de facto teraz można powiedzieć, mój operator maszyny ma przerwę i mam chwilę czasu, żeby to wszystko ogarnąć, bo jest noc. Czyli moja instalacja fotowoltaiczna śpi i mogę na niej pracować. Ok, kolejny mostek do kolekcji przyda się do kolejnego equalizera. I tak to sobie też lekko przeczyszczę. Już nie widać, żeby jakaś tam patyna się zrobiła. I lecimy z kolejnym konektorkiem. Tylko że mi podkładka wypadła. Chodź. Tyk, cyk, dup, cak. Plus do plusa. Zawsze tak zaglądam, bo jak to się mówi, na szybciora można narobić. I to zazwyczaj ślepe się narobi. I teraz musimy stąd, tu i od razu wymienimy sobie ten mosteczek. I teraz nie wiem, czy zaczniemy od tego miejsca i chyba zaczniemy sobie od tego. Będziemy mieli to rozłączone. Sobie sprawdzam, czy ma wyczyszczone. I może będzie widać różnicę. Nie widać za bardzo. Nie wyczyściłem jednej strony. Te się fajnie świecą, a ta jest taka nie do końca, bo jak to zawsze skraptek, czyli mostki V1, wersja 1, które były zrobione, przerobiłem, bo były lutowane, to, czyli podgrzałem po prostu,
rozlutowałem. Trochę zabawka, żeby się później pozbyć tej cyny, co była tam w środku. Ale się udało i dostały z łączki drugie życie. Jak to zawsze na tym kanale, wszystko dostaje drugie życie, trzecie, czwarte i piąte. Ale jak już dochodzi do szóstego, to jeszcze później wpadamy na pomysł, jak to wykorzystać ponownie. Więc nic nie jest złomem, jak to się mówi. Co dla jednego śmieci, dla drugim jest skarbem. Jest takie chyba przysłowie, czy coś takiego. Coś mi się tak kiedyś obiło. I teraz tak, z tego wszystkiego właśnie klucz. Klucz i taśma. Będę musiał sobie zaraz od razu ten mostek przyślepić, żebym czasem jakiegoś ała nie narobił. By było troszkę szkoda, że już tak daleko się zaszło, a już coś udało mi się sfajczyć. Ale na razie jest git. Okej, tutaj mamy główny minus. Aha, pod główny minus jeszcze musi to przyjść. To mamy z naszego equalizera. Obwód jest otwarty, ale sobie dotknę. No i nie świecą diody, czyli złapało. Na chwilę, albo się wyjarało. Bardzo śmieszny śmiech. Bardzo sarkastyczny z mojej strony, bo znikło wszystko. Nic nie świeci. Czyli plus jest, minus nie był podłączony i nie wiem, czy czasem coś teraz nie narobiłem, ale myślę, że urządzenie jest na tyle tolerancyjne, nazwijmy to tak, czy nic nie narobiłem. Choć ten przewód mogłem puścić tutaj w środku, żeby nie wystawał, to też mogłem puścić tutaj od środka, żeby to było pod baterią. Ale z drugiej strony, jak to ma... Dobra, tutaj mogę sobie to puścić w ten sposób, bo w razie W, jakby bateria spadła, trzeba zawsze wszystko brać pod uwagę, jakby bateria spadła, to tamty kabel zostanie zgilotynowany. I teraz tak, trzymaj wszystkie przewody. Cieszmy się, że to jest 24V, bo jakby to było więcej, to już by mnie nieraz popieściło i by było to bardzo niemiłe. Ale z racji, że to jest 24V, jest to w miarę bezpiecznie. W miarę bezpieczne napięcie i mogę sobie tutaj pozwolić na troszeczkę więcej. Tylko że nie dopilnowałem tego kabla. Jakby to dotkło tego, to by się tu działo. Byłoby o czym pisać na YouTubie. Dobra, to teraz zrobimy to dobrze. W sensie tutaj to ten mostek zapnę. Okej. To idzie na bok, to idzie na bok. To potrzebuje. To sobie dam tak. Tak dla rozmaicenia. W sumie tutaj też by to mogło być w ten sposób i to będzie bardziej przeźroczyste. Bo ten przewód idzie tak, ten idzie przewód tak. I jak to się mówi, bez większego komplikowania wszystko wiadomo, gdzie co jest. Więc to już można uznać, że jest git. Mamy główny mostek z góry, schodzimy. Tu mamy plus, tu mamy minus. Czyli to możemy połączyć i to bym tak zostawił. Ja mam zawsze taką zasadę. Bateria optymalnie rozładowana. Można podłączyć do ładowania. Tamta bateria się rozładowuje, a ja się tutaj jeszcze z tym bawię. Okej, czyli tak. Zawsze kable mam luźno. Później one się lekko układają same.
nie krępuję kabli. I tak to teraz skręcę z wyczuciem, bo kluczem dynamometrycznym mogę później, ale w sumie powiem szczerze, że nie pamiętam, jaką siłą to ma być skręcone. Ale na razie, jak to się mówi, z wyczuciem, gdyż nie chcę nic uszkodzić. I teraz główny minus. Ok. W tym momencie sobie jeszcze szybko zmierzymy napięcia, co się pozmieniało. Bo też chodzi nam o to, by wiedzieć, czy się tutaj coś dzieje. I mamy... Spróbuję to jakoś tutaj porobić, żeby było widać. O. 12,96. I tutaj sobie wrzucimy też minus pod skórę. 12,96. Okay. Idziemy do góry, zrobimy tak samo z tym górę. No i dobrze, przestawiłem się na górę. Zrobimy sobie szybki pomiar jeszcze, zanim to wszystko poskręcam na gotowca. Ten sam numer pod izolację i 1293. I 1293, czyli napięcia się też chyba wyrównały od tego, że są lepsze mostki, ale te mostki zaraz zmienię z racji, że chcemy to mieć na picuś glancuś. I to było nieprzewidziane, poleciało. Nie powinno, ale poleciało. To sobie też pociągnę tędy. Nie może być, bo za bardzo jest naprężony. A teraz mi brakuje ręki, żeby to cofnąć. Ajaj, tak to jest, nocne pomysły. Czyli tak, tym wracamy tu. Czyli to de facto zbędnie odkręcałem. Ale teraz zrobimy, żeby było zaś git. No to będę musiał zaś odkręcić. To muszę tylko odkręcić całkowicie odkręcić. Tak, tu, tak. I damy sobie to tutaj. Equalizer dalej milczy. Pytanie, czy go zjarałem, skopciłem, czy po prostu tak dobrze napięcia są, że nie musi nic pokazywać. Dobra. Inaczej tego nie wywinę. Tak. Tak to wywinę. O, coś takiego. I będzie troszeczkę to w powietrzu, żeby nie robić, jak to się mówi, mostek termiczny. Okej, okay, to mamy. Teraz musimy jeszcze podłączyć główny plus. Może być ciekawie. Nie iskrzy, czyli na układzie są podobne napięcia. I sobie damy tak. To priorytet. To. Tylko, że mi się to nie chce teraz tutaj wsadzić, bo ktoś mi to zaszkotował. Jakbyście może wiedzieli, kto to tak fajnie szkotem się bawi po nocach, żeby zrobić modernizację akumulatorowni. Ok, jest. To się nie grzeje.
tu mamy, to jest, czyli to sobie wyłożymy do tyłu, to sobie damy tak, żeby to jakoś było inaczej, żeby aż tak nie kłuło w oczy. Lekko sobie dokręcę, cak, ten się też już ułożył, to sobie też damy z wyczuciem, cak. I teraz jeszcze tego jest i tego. Gdzieś muszę spróbować, czy to w ogóle żyje i coś odczepić, bo mi się nie podoba, że to w ogóle nie świeci, choć w sumie są napięcia bardzo przybliżone. Dobra, można uznać modernizację za gotową, bo zaraz mi bateria w telefonie padnie, a chcę, żeby to było jak najbliżej realnych warunków. Więc na dole jeszcze muszę dokręcić śrubki i będzie git. Equalizer jest, na razie go zostawię w takiej postaci. Myślę, że taśma da radę, ewentualnie gdzieś coś go tutaj trytką złapię, żeby wisiał tutaj do góry. Nie widać. Podwieszę go sobie tutaj od góry trytką za łóżko, żeby sobie wisiał, żeby niczego nie dotykał i powinno być git. To ja dziękuję wszystkim serdecznie za cierpliwość, bo się troszkę pomotałem. Plan był, że to szybko się ogarnie, a wyszło jak wyszło. Czyli jak zawsze, jak się robi na żywo. Jest pierwsza modernizacja. Będę robił pomiary jutro, jak będzie prąd. Będę patrzył, ile mam różnicy między górnym bankiem, dolnym bankiem i ile tutaj mamy amperów. Ile to będzie przepychało, czy nie będzie przepychało między bankami. To ja jeszcze raz dziękuję serdecznie. Lajki, subskrypcje, polubienia, dislajki. Jak dajecie dislajka, możecie dać, ale proszę mi napisać, co naprawdę robię źle. Z ręką na sercu podłączanie tego wszystkiego pod napięciem jest złym pomysłem. To już wiem o tym, ale jak chcecie mi powiedzieć, jak to zrobić troszkę bezpieczniej, robiąc to pod napięciem, dajcie mi znać, bo jeszcze mnie czeka reszta akumulatorowni do zrobienia, a to też będzie troszkę niebezpieczne, prawdopodobnie. Jeszcze raz dzięki, miłej nocy albo miłego dnia. Na razie, cześć!